Stwierdziliśmy, że zaczynamy demolkę. Nie ma na co czekać. Chcemy zobaczyć, jak to wygląda w środku. Co jest możliwe, a co nie. Mikołaj, pokaż, gdzie się chowasz. Tam się chowasz, tam się chowasz, tak. Jak ci jest zniszczenie tego łóżka? Nie wiem, mam do niego sentyment. Takie są kombinerki, ale ty też masz swoje narzędzia. Może wyciągniesz swoje narzędzia, Mikołaj? Tak mama robiła. Super. Generalnie przyszliśmy tu tylko i wyłącznie zmierzyć, a stwierdziliśmy, że, znaczy ja stwierdziłam, Krzyś przyznaje się, tak, że już coś zrobimy, bo dla mnie to będzie mega ważne. Jak zobaczę, że to łóżko stoi, już jest przygotowane do tego, żeby je obić, to będę miała większą chęć i motywację niż świadomość tego, że wszystko trzeba zrobić od podstaw. Więc jak sobie tak podzielę pracę na części, to będzie super. W poniedziałek jedziemy do cioci Asi. Dobrze? Dobrze. Ciocia Asia, mam nadzieję, że widziałaś. Mikołaj aktualnie mówi Asia równie często jak auto, więc... Ciocia Asia, wiesz, ile razy w ciągu dnia słyszymy Asia. Paluszkiem ci pomogę, tak ci chwycę troszeczkę. O, dziękuję. Pięknie. Super. Dasz mi tą śrubeczkę? No wyciągnij to, a ty chcesz. Nie w tą stronę to miało zadziałać. Skończyliśmy. Mikołaj już wylądował na łóżku. Nowy element. A to nie zjeżdżalnia. Nie, no. Słabo. Zjeżdżalnia fajniejsza, co? Dobra, dam ci zjeżdżalnię. Uczył się po basenie, zaczął się uczyć jeździć pupą. Jak ci się podoba, Mikołaj, twój nowy pokój? No i patrz, jak bardzo, tak? Tu przyjdzie tapeta i jak tu byśmy mu dali takie panele zielone, czy tam brązowe. Ładnie nam to poszło, zgrabnie nam to poszło, szybko żeśmy zrobili, wszyscy pomagali i Mikołajowi bardziej podoba się niskie łóżko. Na razie wiemy, Mikołaj, że to nie wygląda. Tak. Ale wiesz w rodziców. No, rodzice dokładnie. Nie chcą dla ciebie źle. On wydaje mi się, że jest zadowolony. Jeszcze ci z tej perspektywy w ogóle nie widać, że coś jest nie tak. Obijemy ci to, jeszcze nóżki założymy i będzie super. Prześmieszna akcja. Robiłam rosół, włożyłam pomidora, żeby był bardziej klarowny. Ale ten pomidor był bardzo dojrzały. Okazało się, że rosół mam słodki. Więc wszyscy mieliśmy ochotę na rosół, no ale nic z tego nie wyszło. Zrobiłam pomidorową, nie widać. Ale jest pomidorowa. I zobaczcie teraz, kto tu jest najbardziej z niej zadowolony. Proszę. Halo? Jaka ta zupka jest? Miam. Pierwszy raz w życiu zrobiłam słodki rosół. Pierwszy raz. Bo miał być dla kogoś. Tak, bo miał być dla kogoś. Bo mieliśmy jechać i zrobiłam specjalnie dla mamy Krzysia rosół. To będzie miała pomidorową. Z czym to jest pomidorową? Z ryżem. Aha, bo ty z ryżem. Jecie pomidorową z ryżem czy z makaronem? Bo my zawsze, u mnie w domu kochałyśmy pomidorową z makaronem. I Kara też jest z makaronem. A u Krzysia zawsze jadło się z ryżem i on o wiele bardziej woli z ryżem. Ała, zepsuło się. Tutaj tak to wygląda, bo Krzyś robi bajgle. Jak ci idzie, kochanie? Świetnie. Ale dużo. Wow. Ja to mam szczęście jak 150. Pamiętasz, kochanie, jak kupowałam ten? Uważaj, Mikiś. Pamiętasz, jak kupowałam spodnie? Gumo, w poprzednim vlogu którymś tam kupowaliśmy kalosze Mikołajowi. No, i te spodnie, no. I spodnie. Jak ja to wytłumaczę babce w sklepie? Z klipsem ci dali? Z klipsem mi dali. No.
Mało tego, są za duże, więc muszę je zwrócić, nie? I pójdę zwrócić spodnie z klipsem. Dobrze, mam paragon i nagranie, że wyciągam w folii te spodnie, wiesz. Bo mało takich rzeczy się zdarzyło, że ludzie wynosili ze sklepu, a potem chcieli niby zwracać bez paragonu i coś tam. Jesteś poza prawem. Moja żona została przestępcą. Nieświadomie. Idziemy do Half Price. Takiego, którego możemy być raz, oddać to i więcej tam nie wrócić. Ja widziałam na Vintedzie, że tak robią. Laska nawet bezczelnie wystawiała rzeczy, słuchajcie, z klipsami. I było widać te klipsy na zdjęciach. Jakby z wędki, jak to się mówi. Jakby opędzlowała parę sklepów, potem powystawiała sobie te rzeczy i dostajesz rzecz z klipsem. Martw się sam, no nie? Takie rzeczy powinny być weryfikowane i sprawdzane. Z drugiej strony teraz, jakby ktoś mnie zobaczył, to... Nie wiem, jak przejść z tego wszystkiego dalej. Przypałem albo wcale, tak to jest u nas. Natomiast teraz jedziemy do logopedy. Dawno mnie tam nie było, więc dzisiaj pojawię się z powrotem, no bo aparat już zrobił bardzo dużą robotę, więc teraz wypadałoby pociągnąć to dalej. Wydaje mi się już, że mówię o wiele lepiej i moja siostra wczoraj stwierdziła, że o wiele mniej seplenie. Jakbym kiedyś sepleniła, nie, nigdy mi tego nie powiedziała. Wczoraj mi powiedziała, że seplenie mniej, więc jakby... Nie? Co się tym jest? Kładujemy się, przebiera Mikołaja, bo tata ubrał idealnie Mikołaja, założył mu body na body na body. Więc wydaje mi się, że teraz chodzi Mikołaj tak, bo ma tyle zatrzasków. On ma po prostu na dole body z krótkim rękawkiem, a na górze ma body z długim rękawkiem. No tak jak go kiedyś ubieraliśmy, jak był takim małym bobasem, no nie? Żeby przypadkiem nereczek nie zawiało. Zawsze sprzątać, całe życie sprzątać. Dorosłe życie, gdyby ktoś tutaj z młodszej młodzieży mnie oglądał, to chcę wam zakomunikować, że dorosłe życie polega na tym, że się tylko pracuje i sprząta. Nic więcej. A to, że myślicie, że uzbieracie sobie teraz, siedząc w domu rodziców, kasę, że z wypłaty poodkładacie i w 3 miesiące będziecie mieć zajebisty samochód, nie, totalnie nieprawda. Nic z tych rzeczy. Ja pracuję na własny rachunek jakieś już, nie wiem, 12 lat. Dalej nie mam własnego samochodu. Mamy jeden wspólny. Nazbieraliśmy. Dojechaliśmy, wysiadamy, idziemy jak zwykle, gdy wzięliśmy sobie zapas czasu, to dojechaliśmy 20 minut za wcześnie, więc będziemy po prostu siedzieć i czekać i świecić oczami. Uwielbiam to. Zawsze jest tak samo. Jak jedziemy tak, że zdążymy na styk, to nigdy nie zdążymy, bo zawsze będą korki, bo ktoś się tam przycisnął, bo coś się tam wydarzyło, bo autobus zgasł i nie może wyjechać, stanął w pół drogi. No nie wiem, różne rzeczy się dzieją, no nie? A jak mamy zapas, to nigdy. A 20 minut jesteś... 20 minut, nie zależyłeś? Nie słuchałem, czytałem maila. Tak, 20 minut, dobrze. Chyba znowu jest jakieś wyładnienie twarzy, mógłbyś to sprawdzić? Idę do ciebie, kochanie. Nie, po prostu jesteś śliczna. W domu. Ja właśnie wzięłam się za porządki, żeby sobie ogarnąć, tak wiecie, pokój po pokoju. Stwierdziłam, że po trochu każdego dnia jest o wiele lepiej i akurat otwieram, właściwie wyciągam rzeczy z paki, bo przed wyjazdem z Zakopanego zrobiłam Mikołajowi zakupy, bo z wszystkiego po prostu wyrósł i musiałam mu uzupełnić ciuchy, więc tutaj akurat Pepko. Zawsze w Pepko kupuję mu rozmiar, dwa rozmiary większe ubrania, ze względu na to, że one czasami kurczą się podczas prania. I to jest takie pierwsze pranie, pierwsze skurczenie, to już wiem, że to tak wygląda, więc zazwyczaj kupuję po prostu większe i spoko, bo wystarczają na dłużej. To są w ogóle super spodenki, bo kupiłam mu identyczne jak miał, tylko w większym rozmiarze. Kupiłam w kilku kolorach, bo super się noszą, świetnie się piorą i akurat te nie kurczą się, ale na zapas i tak zawsze biorę trochę większe. Fajna w ogóle kolekcja jest w tym dla chłopaków, więc uzupełniłam Mikołajowi
zapas rzeczy, a że ja wolę, gdy on ma takie trochę większe ubrania, ze względu na to, że mu wiem, nic nie podwieje, nawet jak się gdzieś tam schyla i ta koszulka mu się unosi, to nie unosi mu się aż tak mocno, żeby mu było widać nereczki. Patrzę, co on tam robi, bo się bawi obok i coś kombinuje jak zawsze. Staram się, żeby te ubrania też były mniej więcej kolorystycznie kompatybilne, że wiecie, czy ja w ferworze walki szybko biorę coś z półki, to żeby mi jedna rzecz do drugiej pasowała. Słuchajcie, że ja zapomniałam, że ja mu gumiaki kupiłam. Ja mu ostatnio zamówiłam gumiaki, jeszcze odcinek temu otwieraliśmy gumiaki, no jak Krzychowi to pokażę, a on ze mną kupował te gumiaki. Więc nie tylko ja zapomniałam. Kupiłam sobie też spodnie Pepco, ale to była kolekcja Lee i Wrangler, więc mam takie jasne i takie ciemniejsze, bardziej klasyczne. Cieszyłam się, że udało mi się dorwać. W ogóle strasznie dziwna ta rozmiarówka jest. Nie obczajam tych rozmiarów, na przykład 28 na 30, bo zawsze myślałam, że 28 to jest szerokość w pasie, a 30 to jest długość. Okazuje się, że wcale nie. Przynajmniej nie przy tej kolekcji. Dobra, idę mu to zanieść i pokażę wam jeszcze, jakie rzeczy do domu kupiłam. Także przejdziemy sobie do sypialni i tam to wyciągnę. Dawaj ubranka. Super! Dasz radę tu? Oj, za wysoko. Oj, mama pomoże. Oj, oj, oj. Oj, udało się. Gdzie jest Mikołaj? Ja go nie widzę. Gdzie on jest? Gdzie? Nie ma go tu, a może tu? A może tu? Nie ma. Tu jest! A, mam cię! A mam cię! Riru, 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 riru. Hop.